Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Dzieje się i to dużo się dzieje widzowie, powiem wam. Mam wrażenie, że dzieje się aż wręcz za dużo trochę. Bo tak, dostaliśmy najpierw trailer do Ant-Mana i teraz mamy kolejny trailer. Mamy trailer do Strażników Galaktyki specjal świąteczny. Więc jego sobie też obejrzę i będzie reakcja. Także nie ma co więcej przedłużać, bierzmy się za ten trailer. Jedziemy. I just saw on the calendar that right now on Earth, it's almost Christmas time. We don't have time for trivialities like Christmas. But Peter's so sad about Gamora being gone. Maybe if we go to Earth for a really wonderful Christmas gift, it would make him happy. Something special he will never forget. What about someone special? We're looking for the legendary Kevin Bacon. We're looking for the legendary Kevin Bacon. I just said that, Drax. But your voice is small and mousy. I think maybe he didn't hear you. You're coming with us as a Christmas present. I'm Groot. I am. Kevin Bacon. Ej, super jest! Dobra, to nie jest jakieś wielkie super wow ogólnie, tylko po prostu to jest przyjemnie, bo ogólnie tak w międzyczasie jeszcze zanim ja obejrzałem, bo ogólnie czekałem sobie na trailer po polsku, żeby sobie jakoś lepiej mi się po prostu oglądał po polsku, bo wiem co się dzieje, wiem co mówią. No nie doczekałem się, więc finalnie oglądam właśnie po angielsku, ale w międzyczasie Adi mi mówił, że jest taki po prostu wzruszający. No i to akurat prawda, jest taki właśnie wzruszający, tak przyjemnie, świątecznie, no fajnie będzie. W listopadzie z premiera, czekajcie, tam było pokazane. Czy nie było pokazane? Nie było, ale... Albo było? Tak, 25 listopada. Dobra, sobie obejrzymy wtedy. Ja na pewno sobie obejrzę i coś tam pewnie opowiem. Ale to wiadomo, dopiero za miesiąc. Ale ogólnie jest przyjemnie tak czuć ten świąteczny klimat. A w sumie spoko, bo coś z tych galaktyki jest fajni są, więc fajnie będzie sobie właśnie u nich coś zobaczyć. Ogólnie jeszcze zbliżają się Strażnicy Galaktyki 3. Będą, są przecież zapowiedzeni. Bo nie pamiętam, kiedy dokładnie będą, ale będą. Więc też będzie fajnie. Chyba teraz właśnie, jak mówiłem ostatnio, że Civil War oglądałem, to chyba teraz następny w kolejce jest właśnie Strażnicy Galaktyki 2, jeśli nie pomyliłem. Także będzie fajnie, będę sobie oglądał. Dobra, nie ma co więcej mówić, bo no po prostu to, no wiecie, jak oglądam tutaj po angielsku, też nie jest zbytnio co mówić, a tu już po prostu nie ma co mówić. Jest fajnie, przyjemnie, będą święta, w klimatach Strażników Galaktyki, fajnie będzie po prostu, będzie coś fajnego do oglądania. Dobra, więc w takim razie to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i mogę spokojnie powiedzieć, że widzimy się jutro, bo raczej te odcinki będą codziennie przez najbliższe kilka dni, bo dzieje się dużo. Dzisiaj jest środek, nagrywam ten odcinek i ja go też rzucam, więc standardowo będzie kolejny odcinek Andora, więc obejrzyj go i omówię. Premiera Tales of the Jedi to też obejrzyj i omówię. Jeszcze ta analiza Ant-Mana, o której mówiłem, że zrobimy z Adim. I jeszcze tam na pewno coś się znajdzie, także będzie tego dużo. Także mogę spokojnie powiedzieć, że jeśli czas pozwoli, widzimy się jutro. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, pa pa.